Sara to polski film sensacyjny z 1997 roku w reżyserii Macieja Ślesickiego. Jest to historia byłego komandosa Leona, alkoholika, którego gra Bogusław Linda, który zostaje zatrudniony przez jednego z szefów gangów do ochrony jego córki. Problem jednak w tym, że dziewczyna szybko zakochuje się w swoim ochroniarzu, a ten powoli tą miłość zaczyna odwzajemniać, no i wtedy dopiero zaczynają się prawdziwe problemy. Tyle o fabule, natomiast ja chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć o samochodach, które pojawiły się w tej produkcji. W jednym z ostatnich odcinków mówiłem o innym polskim filmie pod tytułem Reich, równie kultowym, i powiedziałem wtedy, że w tej produkcji nie pojawiło się zbyt wiele pojazdów w odniesieniu do innych filmów, seriali, o których do tej pory Wam opowiadałem, co nie oznaczało oczywiście, że nie zabrakło tam różnych ciekawych pojazdów. Podobnie jest w Sarze. Sara to nie jest film, w którym znajdziemy kilkadziesiąt aut, o których będę mógł opowiadać Wam godzinami, natomiast jest kilka takich pojazdów, o których na pewno warto wspomnieć. Zobaczcie jak. Kategorie polskich samochodów w tym filmie według mnie wygrywają polonezy. Pierwszym z nich jest nieoznakowany radiowóz, to jest Polonez Karo. Natomiast drugi samochód to jest już oznakowany radiowóz, Polonez, najstarsza wersja, tak zwany Borewicz, który zostaje widowiskowo ostrzelany przez głównego bohatera w jednej z ostatnich scen. Możemy znaleźć jeszcze inne polskie samochody w tym filmie. Są to na przykład Fiat Cinquecento czy Fiat 125B. W jednym z odcinków, które możecie znaleźć na moim kanale, prawdopodobnie był to odcinek o serialu Ekstradycja bądź o filmie Młode Wilki, powiedziałem o takim zjawisku w polskim kinie, jeżeli chodzi o samochody, pod tytułem Product Placement. Polega to na tym, że na ekranie możemy zauważyć w szczególności auta jednej marki. Jest to bardzo widoczne i podobnie jest w filmie Sara. Tutaj chodzi o samochody marki Renault. I tak, główny bohater porusza się Renault Laguna pierwszej generacji, ale oprócz tego modelu na ekranie widzimy również Renault Megane Coupé w takim modnym żółtym kolorze, który dla tego modelu był bardzo charakterystyczny i sporo takich aut w latach 90. poruszało się po polskich drogach, ale również Renault Espace. No dobrze, a czy w filmie Sara oprócz różnych polskich samochodów i aut marki Renault możemy znaleźć jakieś inne ciekawe, warte uwagi pojazdy? Osobiście uważam, że tak. Pierwszym z nich jest Land Rover Discovery, czyli popularne disco z końca lat 80. I to jest bardzo ciekawy egzemplarz, dlatego że po pierwsze kolor. Kolor o nazwie Sand Glow, a po drugie wyposażenie tego samochodu. Tylna drabinka, wlot powietrza, snorkel firmy Mantec, wyciągarka czy światła Hella 550. To jest coś, co może sugerować, to są dodatki, które mogą sugerować, że być może mieliśmy do czynienia z wersją Camel Trophy, która jest dziś naprawdę sporym unikatem. Kolejny godny uwagi samochód to Pontiac Fiero GT z 1985 roku, którym poruszał się chłopak ubiegający się o względy głównej bohaterki Sary, co niestety skończyło się dla niego tragicznie. Inne ciekawe samochody, jakie widzimy w tym filmie, może nawet nie tyle ciekawe samochody, co ciekawa scena z tymi pojazdami, szczególnie jeżeli sobie zrobicie stopklatkę, to jest ta scenka, w której na ekranie widzimy kilka BMW serii 7 z typu szeregu E32 z końca lat 80. Naprawdę fajnie to wygląda w obrazku. Natomiast autem, które zamyka ten odcinek, jest UAZ 469B, czyli auto, które do dziś wiele osób darzy ogromnym sentymentem. Nie będę dziś oryginalny i powiem podobnie, jak wypowiedziałem się podczas omawiania filmu Reich, a więc Sara to nie jest produkcja, w której znajdziecie mnóstwo samochodów różnych marek, natomiast jak sami widzieliście, przynajmniej dwa z nich są według mnie bardzo ciekawe i warte omówienia. No oprócz tego ten film jest to kolejna obowiązkowa pozycja dla każdego, kto lubi polskie kino akcji z dawnych lat. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do polubienia mojej stronki na Facebooku oraz oczywiście do subskrybowania, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Auta na ekranie.